Nie wiem, czy wiecie, ale w Inkscape bez problemu można zrobić taką animację: wygenerować sobie puzzle, stworzyć sobie perspektywę także z obrazka, stworzyć paletę w znacznie prostszy niż do tej pory sposób, albo na przykład stworzyć zestaw prowadnic, które ułożą się w taki ładny raster. To wszystko, a tak naprawdę znacznie, znacznie więcej, można zrobić za pomocą zupełnie bezpłatnych dodatków do Inkscape'a. W dzisiejszym materiale opowiem wam, skąd wziąć te dodatki, w jaki sposób je instalować i w jaki sposób się nim posługiwać, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszamy na materiał i ja się nazywam Dominik Nowak, to jest Jerry, a to jest kanał InkscapeTutorial.pl. Na pierwszy ogień idzie dodatek, o który pytaliście w komentarzach są to puzzle, jeżeli wejdziemy sobie w menu efekty, a potem w zarządzanie rozszerzeniami, pokaże nam się o, takie oto okienko. W tym okienku możemy zarządzać sobie właśnie rozszerzeniami i większość tych rozszerzeń, które dzisiaj będziemy pokazywać tutaj właśnie się znajdą. Wystarczy wejść w zakładkę install packages no i wyszukać sobie jakiś pakiet, no na przykład puzzle. LaserCut Jigso, bo tak się ten y, dodatek nazywa, wystarczy na niego kliknąć. Tutaj klikamy sobie zainstaluj. No u mnie już jest zainstalowany, ale po tej instalacji należy ten generator po prostu zamknąć, zrestartować sobie Inkscape i wtedy kiedy wejdziemy sobie w menu efekty, to tutaj w renderowaniu pojawi się w środku laserCAd Jigso i z tego dodatku już od razu możemy sobie skorzystać. Te wszystkie informacje, które wam mówię, czyli w jaki sposób to zainstalować, gdzie to znajdziemy, Wrzucone są oczywiście w komentarzach z podziałem na każdy kolejny dodatek. Po uruchomieniu tego dodatku, konkretnie z puzzlami, pojawi nam się takie właśnie okienko. I to, co jest tutaj dla nas bardzo istotne, to jest to, w jakiej wielkości te puzzle mają się wygenerować, jakiej wielkości ma być ten finalny taki kształt z puzzli, który nam się stworzy. Oraz to, co chyba jest najważniejsze zupełnie, no to to, ile ma być, na ile takich e, klocków, takich puzzli, które stworzymy, czyli 7 razy 5. Kiedy wpiszemy sobie te wszystkie informacje, klikniemy sobie zastosuj, to pojawi się nam taki właśnie gotowy do wycinania na laserze kształt. Można tutaj ewentualnie zmienić sobie grubość konturów na jakiś konkretny i użyć również do innych zastosowań, natomiast wycinanie oczywiście jest takim najbardziej podstawowym zastosowaniem. Jednym z najważniejszych narzędzi, z jakich korzystają graficy, jest narzędzie do siatek albo jak kto woli, do rastrów, czyli takich modułów, które są przedzielone odstępami. I o ile Wingscape nie ma żadnego problemu, aby stworzyć sobie no, taką siatkę z prowadnic, na przykład wtedy, kiedy wejdziemy sobie w kreator prowadnic, o czym już mówiłem w innym materiale, no to żeby wygenerować sobie takie ładne właśnie rastry, czyli takie moduły, to już jest w tym znacznie większy problem. I tutaj naprzeciw nam wychodzi takie narzędzie do generowania prowadnic. Kiedy wejdziemy w menu efekty, tutaj wejdziemy sobie w prowadnicę. Tutaj wystarczy wziąć Guide Creation Tools. No i pojawia nam się taki właśnie, taki, właśnie, taki właśnie okienko. W tym okienku należy sobie po prostu wyliczyć na podstawie rozdzielczości jakie są moduły, czy jakie są one wielkości, jakie powinny być przerwy między tymi modułami ile właściwie ich powinno być. Natomiast kiedy już sobie to wszystko policzymy i klikniemy zastosuj, no to pokaże nam się taki bardzo ładny raster z prowadnic. To są standardowe prowadnice, które oczywiście w razie czego możemy sobie przesunąć, zmienić ich kolor itd. itd. Natomiast na czymś takim oczywiście Oczywiście znacznie łatwiej się projektuje. Podobnie jak poprzednio, aby zainstalować sobie ten dodatek, wystarczy wejść sobie w menu efekty. Tutaj wybrać zarządzanie rozszerzeniami i wybrać sobie guide creation tools. Jeżeli tutaj sobie wpiszemy, po prostu wystarczy wpiszemy guide. O no coś takiego mniej więcej taki dodatek tutaj powinien się pojawić, kiedy go klikniemy możemy kliknąć zainstaluj, ja sobie zainstalowałem ten dodatek wcześniej w taki ręczny sposób, czyli po prostu kopiuj w wklej. to pokażę przy innym przykładzie, natomiast najłatwiej jest to właśnie zrobić w tym menedżerze rozszerzeń, więc tutaj klikamy sobie to, instalujemy, no i oczywiście potrzeba do tego Inkscape zrestartować, po restarcie ten dodatek będzie działał. Następnym dodatkiem, od którego zresztą zacząłem ten materiał, jest Line Animator. Aby go zainstalować, tak jak poprzednio, należy wejść sobie w menu efekty, wziąć zarządzanie rozszerzeniami. I tutaj w tym okienku w, w zakładce Install Packages wpisać Line Animator. Kiedy to zrobimy, powinno się pokazać kilka różnych rozszerzeń, ale nas, nas interesuje to tutaj. Klikamy teraz Install Package i po restarcie w Inkscape tutaj w menu efekty pojawi się gałąź Animation. I tutaj będzie dodatek Line Animator. Aby z niego skorzystać, należy najpierw stworzyć sobie jakiś kształt. No, na przykład będzie to litera I taka opisana. Wyklejemy ją sobie z krzywych Beziera, niech sobie będzie. Dodamy do tego jeszcze, powiedzmy, jakąś tutaj małą literę N. No, może w ten sposób. OK, mamy te dwie litery. No i teraz będziemy chcieli do każdej z nich dodać osobną animację takiego pisania linii. No więc zaznaczymy sobie pierwszy z tych obiektów. Wejdziemy w menu efekty, tutaj bierzemy animation i wybieramy line animator. W tym okienku, to co nas interesuje, to jest dodanie jakiejś po prostu nazwy tej animacji, którą będziemy mieli. Na przykład animation 1 tutaj wybierzemy sobie długość trwania tej animacji, to będzie 5 sekund, a no i wystarczy kliknąć sobie zastosuj. Teraz weźmiemy sobie z drugi z tych elementów, nadamy tutaj nazwę animation tu, klikamy zastosuj i to jest właściwie wszystko. Teraz taki nasz plik należy zapisać sobie pod nazwą Jakąś, a w pliku SVG, czyli wchodzimy w menu plik, wybieramy zapisz Jako, no i tutaj wpiszemy sobie na przykład Animacja. Nie wiem, czy to dobrze napisałem. Animacja. OK. I klikamy zapisz. Niestety, tej animacji w Inkscape sobie nie podejrzymy. Możemy to zrobić wyłącznie w przeglądarce. A zatem otwieramy sobie przeglądarkę, wybieramy sobie nasze okienko, czy nasz folderek, gdzie mamy plik. Wrzucamy to sobie po prostu do przeglądarki jako okienko, no i taka animacja po prostu zaczyna działać. Nie ma tutaj nie wiadomo jak wyrafinowanych mechanizmów, natomiast jak widzicie działa to sprawnie i co było widać na przykładzie domku, wygląda to czasem całkiem spektakularnie. Zrobienie wińskiej perspektywy z wektorowego obiektu nie stanowi specjalnie większego problemu, szczególnie w nowszych wersjach Inkscape. Wystarczy wejść w edytor efektów ścieżki, wskazać dany obiekt, rozwijać sobie tutaj z listy efektów perspektywę łamane na kopertę i już tak naprawdę można sobie ten obiekt dowolnie zmieniać. Oczywiście dowolnie w ramach określonej perspektywy. Jest to bardzo łatwe, szybko działa, jest zwykle bezproblemowe, natomiast nie można tego powiedzieć o sytuacji, w której mamy obrazek. Zupełnie inaczej sprawy się mają, kiedy zaimportujemy sobie obrazek. Kiedy więc wrzucimy sobie do Inkscape'a taki obrazek, efekty ścieżki będą zwyczajnie niedostępne, ponieważ nie jest to obiekt wektorowy. Możemy jednak uciec się do dodatków i tutaj z pomocą przychodzi nam dodatek o nazwie Ink Raster Perspective. Jeżeli wejdziemy sobie do menu efekty, standardowo do zarządzania rozszerzeniami, no i wpiszemy tutaj nazwę takiego rozszerzenia w zakładce Install Packages, to powinniśmy to znaleźć. Po wyszukaniu faktycznie się to znalazło, wystarczy kliknąć sobie na ten dodatek tutaj, kliknąć Install Packages i standardowo Inkscape'a zrestartować. Wtedy, mając taki dodatek, możemy zrobić perspektywy. Nie jest to tak wygodne jak w przypadku efektów ścieżki, bo robimy to po staremu, ponieważ inne obiekty kiedyś w Inkscape również tak się nie zmieniało, tak się dorabiało perspektywy. Czyli zaznaczamy sobie nasze zdjęcie, klikamy sobie w narzędzie pióro i tworzymy sobie cztery wierzchołki naszej perspektywy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Istotne jest to, aby ta kolejność, którą tutaj mieliśmy, była zachowana. Niestety jest to dość istotne. Zaznaczmy więc sobie oba te obiekty teraz. Wejdziemy w menu efekty i tutaj znajdziemy raster perspektyw i klikniemy sobie perspektywa. Tutaj żadnych parametrów więcej nie trzeba robić, Inkscape zrobi to automatycznie. Jeżeli by się okazało, że perspektywa jest niewłaściwa, no to wtedy potrzebujemy sobie to po prostu poprzesuwać normalnie z edytora węzłów. Inkscape powinien dobrze zareagować. Zaznaczmy więc sobie znowu oba te obiekty, wchodzimy w menu efekty, tutaj wybieramy sobie raster perspektyw i znowu pozwalamy skryptowi perspektyw zadziałać. I jak widzicie, zadziałało to szybko i skutecznie. Nie jest to, jak mówiłem, super wygodne, ale rzeczywiście da się to zrobić bez konieczności uciekania się do zewnętrznych programów. A to już coś. Tworzenie palet kolorystycznych w Inkscape nie stanowi specjalnie wielkiego problemu. Zrobiłem zresztą o tym niedawno materiał, do którego w razie czego Was odsyłam. Wystarczy, że stworzymy sobie kilka obiektów, nadamy im kolory, zapiszemy to odpowiednio i przerzucimy do odpowiedniego folderu. I wtedy możemy sobie korzystać właśnie z takiej palety. Natomiast jest dodatek, który pozwala nam znacznie ten proces jeszcze uprościć i jest to znacznie przyjemniejsze do działania. Tutaj tylko bardzo istotną sprawą jest to, że takiego dodatku niestety z menedżera nie zainstalujemy, ale za chwilę pokażę, w jaki sposób to sobie tu ogarnąć. Ale najpierw pokażę, jak ten dodatek w ogóle działa. Kiedy zaznaczymy sobie efekty, które chcemy objąć paletą, wejdziemy teraz do menu efekty, to tutaj pojawi się menu paleta, i w nim wybierzemy opcje ogólne, co jest po prostu pewnie jakimś maszynowym tłumaczeniem. Tutaj tworzymy sobie nową nazwę dla palety, na przykład przykładowe kolory. Teraz klikam zastosuj, zamknij i wystarczy, że Inkscape'a. Teraz po restarcie. Taką paletę widzimy albo tutaj w paletach, no jest ona w tym miejscu, albo wejdziemy sobie tutaj ewentualnie w menu widok, tutaj weźmiemy sobie przykładowe kolory i do tego widoku tutaj możemy sobie tę paletę bardzo ładnie zaciągnąć. O, i są one już tutaj dostępne. Dzięki temu z takiej palety bez problemu możemy skorzystać. Pytanie teraz brzmi, w jaki sposób ten dodatek zainstalować, i tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż poprzednio. Na początek wchodzimy sobie na stronę Inkscape'a, tutaj wchodzimy sobie w menu Download, wybieramy sobie rozszerzenia i tutaj wyszukujemy sobie interesujący nas dodatek. Teraz, kiedy sobie już znajdziemy ten dodatek, klikamy sobie tutaj i wybieramy po prostu, zwyczajnie opcję Pobierz. Następnie wchodzimy do programu Inkscape, wchodzimy do menu Edycja i tutaj wybieramy ustawienia. W ustawieniach z kolei szukamy pozycji pod tytułem rozszerzenia użytkownika. Teraz klikamy sobie tutaj otwórz, pojawia nam się folderek, w którym mamy rozszerzenia. Teraz trzeba stworzyć sobie jakiś folder. U mnie nazwałem go palety i tutaj wgrałem zwyczajnie te pliki, które sobie pobrałem, czyli otwieram mój folderek pobrane. Chodzę tutaj do tego ściągniętego dodatku, kopiuję te pliki, przerzucam je tutaj do tego katalogu. No i kiedy to zrobię i zrestartuję Inkscape'a, nasz dodatek pojawi się w tym miejscu, w którym powiedziałem. Na koniec, jeszcze jedna informacja, która może Wam się bardzo przydać: otóż, jeżeli zainstalujecie sobie jakiś efekt, wejdziecie w niego, będzie tutaj gdzie trzeba, ale będzie to wyszerzone, to znaczy, że najprawdopodobniej macie niezgodność wersji. W tym wypadku, na najnowszej wersji Inkscape'a. Załadowałem dodatek, który jest przystosowany maksymalnie do wersji 1.2. No i wtedy już trzeba kombinować z wersjami, no ale to już jest pewnie sprawa na zupełnie inny materiał. Natomiast generalnie coś takiego oznacza, zainstalowałeś jako użytkownik dobrze swój dodatek, natomiast Inkscape z tym dodatkiem nie może się właśnie przez wersję dogadać, tak? czyli trzeba albo zaktualizować Inkscape'a, albo w starszej wersji Inkscape'a korzystać z tego dodatku. W tym materiale to już zupełnie wszystko. Mam nadzieję, że pokazane dzisiaj dodatki będą dla Was przydatne. Jeżeli ten materiał będzie się cieszył powodzeniem, to pewnie rozważę zrobienie kolejnego w podobnej tematyce. Natomiast na ten moment dziękuję bardzo za oglądanie. Wszelkie reakcje, łapki, suby, komentarze to wszystko jest na wagę złota, więc o to jak zwykle poproszę. Dziękuję bardzo za oglądanie, no i zapraszam na kolejny materiał. Trzymajcie się.